że nie założyłem z tego maski, to akurat też bez powodu. To akurat w sensie było bez powodu, ale te dwie inne rzeczy nie były bez powodu, bo dzisiaj nagrywamy Minecrafta! Pierwsza, dwa i... Straszna ksiada! Dokładnie, wiecie co? Tak długo mnie nie było, bo ten creeper dziad przejął władzę nad kanałem. I ten. Dzisiaj wam chciałbym pokazać miasto strasznej psiary. Mianowicie... Tak zwaną Lololandię. Dokładnie! Pamiętacie Lolę? O Jezu, ona dawno była na kanale. Oj, dawno. Patrzcie, to jest cała Lololandia. No tutaj jest napis, pewnie trochę już zepsuty. Tu wielki pintek. Co powiesz o swojej Lololandii? Mamy wywiad. Ona jest cudowna, ona jest przepiękna. Uwielbiam Lololandię. Co to? A tu trzymam pieski. Fajnie. No, to ten. To mamy tutaj wielki napis Lololandia. To oczywiście nie zrobimy. No i ten. I największy budynek na świecie. Najmniej kreatywny chyba. Ty wiesz, że jest jeszcze drzewo największe na świecie, z którym fajnie się leci elito. A wiesz, że właśnie teraz podwyższyli kratki, więc można jeszcze dalej? O, to no, w sumie żeśmy już od wakacji nie wchodzili na Lolandię, to już strasznie dawno było. Ale teraz już znowu jest fajny limit. Teraz do strasznie wysokiej kratki można. I zaskoczymy na bungee. Czy nie ma wody? I o to chodzi. Zjemy szczęśliwego ziemniaka. Bułka? Ale zanim jeszcze zaczniemy i przepuścimy ten filmik dalej, to chciałbym, żebyście zostawili łapkę i suba, bo to pomoże Ukrainie wygrać wojnę. Pomoże? Nie pomoże. No właśnie! To dawać! Zostawiajcie suby i łapki. To jest bułka. Okej, może być bułka. Nie no, bo ja widziałam takie bułki. Czekajcie, Dream! Dobra. Nie no, Dream. Daleko do Dreama. Jezu. Okej. Okay. Skocz do pandy. Panda jest najlepsza. Ten, usiądę na niej. Dream! Jezu. Tutaj macie lewitujące banery. Tak. No, tak. Nie uwierzycie, ten domek kowala sam stworzyłem. A tutaj ty też. Tutaj straszna psiara też dużo zrobiła. Na przykład, patrz, to jest willa strasznej psiary. Wielka, co nie? O, ona była początkowa. Tak. Ten. Jeszcze wcześniej miał taki mały domek, a teraz ma jeszcze. O, nie, ten. No bo on był obrzydliwy. On był jak jakiś klot, a teraz ja go zmienię. Klot w sensie kupa? No, ale można tak powiedzieć, tylko że on był różowy. Ciekawe, czy oni tu dalej pracują. Bo tutaj takich villagerów zatrudniłem. Tak. Patrz, tutaj jest w pełni działająca kopalnia. To jest zaraz Zbychu jakiś wyjedzie. O, nie. Na dwóch Zbychów. Teraz wam pokażę, jak to... Gdzie? To skrzynia była. No, ale oczywiście ją zbudowałem. No, sorry. Ja wam pokażę, jak oni tutaj jeżdżą. Bo to jest takie bardzo fajne, tylko tutaj trzeba uważać trochę do tego. Trochę zarosło to miejsce. Tak nas długo tu są kopalnicy. Potem wam zaraz... No. Straszna psiara tu nigdy nie była w tych korytarzach. Więc jej pokażę. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czemu ja to tutaj tak od środka wypełniłem jakimiś tam losowymi diaksami. W sensie takimi. Nie wiem, po co ja to sobie dałem. No właśnie, kryształami. Przecież tu i tak nigdy nikt nie jeździ. Tylko on. No. I tak to właśnie wygląda. Villagerzy. Tak, villagerzy. On tutaj nawet na górze przejeżdża. No. I to chyba tyle tutaj, z tej części. Nie wiem, czy wam się w ogóle takie odcinki spodobają. A jeżeli tak, to potem wam jeszcze pokażę moje inne zapisy. To jest mamy cudowną czekoladę. Czekoladę? No, nie pamiętasz. Jak? Taki budynek dziwny, gdzie jest czekolada. Ten?
ten sklep, którego chyba nie dokończyłem, nie wiem. Słuchajcie, zapraszam was. Tak, jest. The Dragon Lord. Jest takie kakałko. Tak, popatrzcie. O, już się czekolada. Nie, to nie jest mokra kupa. Tutaj można wejść do podziemi. Tajne. I wolno wchodzić. Może jak tutaj zostawicie, nie wiem, podnoszę limit. 10 łapek w górę. Mam już duży kanał, no to mogę tego od was oczekiwać. To wam pokażę, co tam jest. Też, bo mam tutaj azalię. Pokaż. Nie wiem, czy to strasznie się raz zadowoli, ale ja ją zbudowałam. Pamiętasz? Czemu ty ją zbudowałeś? Dodali. Patrzcie, to było jeszcze przed update'em, I ja tutaj takie wielkie to zbudowałem. Ja tam wszystko TNT musiałem wysadzać. Tutaj to mazolię sam sobie posadziłem. O Jezu, tam jest dziura. No, fajnie, co nie? Tutaj była mała kraksa, jak dostarczali TNT. Nie. Tak, TNT. Tutaj pamiętam, że kozy spamowałem, bo to była nowość. A ja osiołki zrobiłam, bazę dla osiołków. Tajna baza osiołków. Nie, ona była z Dirta. Pamiętam. To było jeszcze wtedy, kiedy murów tu nie było. No i były takie nie. To jest tutaj. Ja z tego domek zrobiłem. Osiołki mają dom. Tam też jest piwnica i ja wam ją pokażę, jeżeli właśnie te 10 łapek dobijecie. Pokażę wam wszystkie wnętrza domów, jak dobijecie to całe 10 łapek. Tylko nie czegoś to będzie. Nie wiem, czy w ogóle tutaj. Przynajmniej godzinę. No. Możliwe. Pewnie, tak. Co tutaj jest, wiedźmo? Tutaj jest tajny pokój. I tutaj też jest takie przejście. Zobaczcie. No i jak dostaniecie te kilka tam łapek, czyli te 10, to wam pokażę. To sobie zjedziemy z roller coastera. Ja go na początku robiłam, ale nie umiałam. A to jest posąg Loli. Bum, bum, klękajcie. Nie wiem, czemu ja taką zrobiłem taki kolor. Tutaj mur strasznie długi. Oj, robi się, no. No, ale spoko, ja wyłączyłem mopki. No. Tutaj jest piękny most. Czekaj, co? Mam pieski. Co? Portal też wam pokażę. To kiedyś było drzewo, ale je zmieniłem. Wszystkie domki, nawet ten, nawet do dinozaura można wejść. I ten. No. Nawet dinozaura. Poczekaj tutaj. Może ty mi za ten czas pokaż park. O, park jest najlepszy. Magnus od was chce za dużo. Te 10 łapek. No jak chcecie, to ja mogę wam pokazać takie coś. To jest taka wielka baza. Już wróciłem. Ja już zbudowałam. Jest taki ogród ocieplany. Proszę bardzo, tu trzymamy jagody. Kurde, chciałam tym pomysłu. A to jest twoja tajna baza jakaś? No, ja tu hodujemy jagody. Jak przejdziemy to nie... O, ja nawet to nie widziałem. To poczekaj, weź mieczek, bo może jednak się przytrzymasz, to zniszczysz. Taki już jest Minecraft. Dobrze, że mieczyki mi nie da się niczego niszczyć. No. Kuszą też się nie da, wam powiem. To jest fajne, łukiem się piękna da. Piękna wioska. No. Ten. Mamy nawet kilka farb. No. Więc i pokażę wam fajnie rzecz, którą ja stworzyłam. O, pamiętam lejek laboratorium. Tu gdzieś rybki były chyba, co nie? Tak, ale zmarły. Super. Cieszysz się, że rybki? Spoko, to była ironia. No, ale musimy pokazać roller coaster. No dobra, powiedz mi, że w głowach te 10 łapek dobili. No. Patrzcie, jakie to jest. Giant. To jest najlepsze. No. Nie pamiętam, czy przypadkiem tego kiedyś nie uszkodziłem. Przez przypadek. Patrzcie w ogóle, jaki mam piękny skin. Warden. Nie wiem. Takich skinów, one są ciemne. One, ten. Jego wtedy jeszcze nie było. Co to? Zakręto ogień po gorące. Szła i ty tak wychodzisz z cienia. Ta. Nie ma zawału do ha, ha, hi, hi, hu, hu, hu. Czekajcie, co ja tam chciałem? Chyba wam chciałem pokazać najlepszy roller coaster na świecie. Słyszę, że będę się po prostu tutaj po prostu przewinęła. Bo być może trochę z was jest ciekawych. To już pewnie nie.
patrzy na to. Idziemy sobie. I spadamy. Teraz się będziemy odbijać. No sorry, nie wiem jak się zmienia kamerkę na tym. Na tablecie, bo to jest na tablecie. Oby na dach nie spadł. Nie spadłem na dach. Jest pog. Jest pog. To są bałwany, one chronią. Gorzej jak są szkielety. I bum! Dolamy. Mogłam ją wziąć. Dobra. Fajnie. No. Coś jeszcze mamy? Dalej w sensie tak? A no właśnie. Jeszcze wam zapomniałam pokazać moją tajną bazę. Tylko nie wiem na co ona już jest w tych czasach. To wam ją pokażę. Tutaj jest tajna rzecz. Jak myślisz, pokazać widzą czy nie? Pokaż. Jest za dużo wymaga. Ale Azali im nic nie pokaże. Dopiero jak dobiją 10 łapek. To też było jeszcze przed. To też. Tam jest te kryształki. W bok iść. Ja chcę kryształ. Dobra, idę w bok. Nie, ale nie. No nie baw się. To jest fajne. No, tutaj musiałam je dużo postawić, bo było to jakieś światło. Ale teraz dałam peaceful, czyli że się mowy nie respią. No, a Azalea jest jeszcze większa, do tego sztuczna kopalnia. Więc już, ale to nie jest powód, dlaczego tutaj tak biegniemy, lecąc. Nie, co to? Ej, nie wiem. No trudno, okej. Tej kozy chyba je tutaj pospamowałem. Już nie pamiętam w ogóle, gdzie co jest. Aha, to jest dosłownie... A, tu też jest taki mały bunkier. Może wam go pokażę. Za 10 łapek. Nie. No sorry, jestem youtuberem. Ja muszę żebrać. Takie życie już moje. Jesteś youtuberem, musisz żebrać. Chyba proste. Dobra, nie chcę mi się tego szukać. Naprawdę mi się tego nie chce szukać. Jest. Ale tu była taka tajna baza. Przynajmniej pieski się wyspią. Wyśpią? Tak. Czy wyspią? Dobra. Czepiasz się w szczegóły. No ale ja jestem youtuberem, muszę być dramowy. Muszę tu dramy robić. Dobra. A no właśnie, pamiętasz? Straszna psiara? Tę bazę? No, aha. Tu jest moja Leszkolandia podziemna. Musicie zostawić 10 łapek. Coś z wami żegnam. Pamiętajcie o 10 łapkach. Pomoc! Straszna psiara z moim lekarzem. Bo zaraz... Z tego filmu nie ucierpiał żaden Magnus za dwa. Żart! Ucierpiał!